Trybuna prasowa. Cześć, jeszcze raz Maciej Gwinczewski. Zakończyliśmy Dzień Dobry Widzewie. Podziękowania dla Andrzeja, który prowadził dla Was tą audycję. Jeżeli chodzi o mnie i to, co będziemy się słyszeć teraz przez najbliższą godzinę, zaczynamy trybunę prasową. Zobaczymy, co popełnili redaktorzy w dniu dzisiejszym. Pewnie dużo, dużo materiałów skoncentrowanych na dzisiejszym meczu. Coś tam pojawiło się jeszcze, więc zobaczymy, poczytamy, opowiemy. Jeżeli chodzi o tą ramówkę, o której wspomniał Andrzej, to myślę, że zostawimy to sobie już na koniec. Zobaczymy też, jak będzie szło przeglądanie, jak będą mi się literki składały, czy dobrze będę czytał, czy niedobrze będę czytał, czy szybko, czy wolno. Jeżeli starczy, to otworzymy też linie telefoniczne, żebyśmy mogli z Wami porozmawiać, przywitać się przy jakiejś tam porannej kawie i sprawdzamy, co słychać. Tak sobie postaram znaleźć artykuł, który padł już, został popełniony po wczorajszej trybunie prasowej, żebyśmy nie dublowali tych informacji, które już wiecie od Maćka. To, co dzisiaj zostawimy sobie na dalszą część programu, tu mamy informacje na WTM-ie o sparingowym zwycięstwie koszykarek Widzewa, które to pokonały SMS PZ Kosz Łomianki 57-52. Dziewczyny szykują się do nowego sezonu, także ważne zwycięstwo. To pierwsze sparingowe zwycięstwo łodzianek. Mecz rozgrywany w Łomiankach, czyli na wyjeździe. Brawo, dziewczyny. Patrzymy dalej, co mamy. Mamy informacje o tym, kto będzie sędzią dzisiejszego meczu. Będzie to pan Sylwester Rasmus. Wczoraj ta informacja pojawiła się na stronie, między innymi na stronie oficjalnej Widzewa. Tak jak mówię, 45-letni Sylwester Rasmus poprowadzi piątkowy mecz piątej kolejki Fortuna pierwszej ligi między GKS-em 1962 Jastrzębie a Widzewem. Któryś z użytkowników Twittera wczoraj wrzucił zdjęcie wokalisty takiego zespołu The Rasmus i podpytywał, czy to jest na pewno, czy to czasem nie ten wokalista, będzie sędzią dzisiejszego spotkania. To jest doświadczony arbiter, jak czytamy na stronie oficjalnej, który od kilku sezonów prowadzi spotkania na szczeblu centralnym rozgrywek, głównie w pierwszej oraz drugiej lidze. W tym sezonie prowadził m.in. spotkanie GKS-u Jastrzębie z Arką Gdynia w pierwszej kolejce. No i to jest dobry prognostyk. GKS przegrał to spotkanie 0-4. Również mecz Miedzi Legnica z Resowią w trzeciej kolejce i to znowu wynik 4-0. Także dobry prognostyk przed dzisiejszym spotkaniem. W tym meczu, co ciekawe, ze Stomilem był arbitrem technicznym. To nawet nie zarejestrowałem tego, natomiast na liniach pomagać mu będą pani Paulina Baranowska i pan Michał Sobczak. Sędzią technicznym będzie Mariusz Korpalski. Także tyle, jeżeli chodzi o obsadę sędziowską dzisiejszego spotkania. Sprawdzamy, co mamy tu jeszcze. Artykuł na Interi, Fortuna pierwsza liga. Już sprawdzamy, co też Interia, o której za często, jak sobie tak przypominam, chyba nie wypowiadamy tej nazwy, więc na antenie, więc za często chyba tam w Interii nie pojawiają się jakieś znaczące artykuły. Patrzymy, czy mamy tu autora, ale nie widzę, żeby był wpisany, także nie przytoczymy, kto jest autorem. Fortuna pierwsza liga, Widzew i jego kibice wesprą darami rodaków Fundambu. Ten artykuł pojawiał się też w innych mediach, więc też jeszcze o tym przypomnijmy. Od 16 z tego, co widziałem, jest możliwość, żeby dzisiaj jest przeprowadzana zbiórka, która jest
zbiórka ubrań, sprzętu sportowego, również butów, bo gdzieś tam się pojawiła informacja, że butów nie wolno, ale jednak też można. Dzisiaj będzie przeprowadzana zbiórka rzeczy, które, jeżeli chodzi o rzeczy te takie stricte sportowe, ubrania, sprzęt sportowy, to zostanie to przeznaczone czy przekazane do pierwszego klubu Merveja Fundambu, natomiast jeżeli chodzi o ubrania, to do jego dzielnicy, tak, do miejsca, w którym on się wychował, tam zostaną przekazane wszystkie te rzeczy. Nie będziemy się tu jakoś bardzo skupiać na Interi. Myślę, że są też inne źródła bardziej bliższe Widzewowi i tam przytoczymy te artykuły. Sprawdzamy co jeszcze tu się pojawiło, jeżeli chodzi o Widzew. Strona oficjalna, kup bilet na niepowtarzalny domowy wyjazd Widzewa. No tak, to nieczęsto się zdarza. Ja powiem szczerze, że byłem przekonany, że jeżeli mamy zagrać ten mecz dzisiejszy u siebie, to będzie oznaczało, że mecz wiosenny po prostu przełożymy, zamienimy kolejność i wtedy będziemy grali wyjazd, ale okazuje się, że nie. Że dzisiejszy mecz będzie trzeba traktować jako mecz wyjazdowy. No i tu teraz na początku audycji Dzień Dobry Widzewie śmialiśmy się, czy czasem nie będzie tak, czy będzie można sobie liczyć ten mecz jako wyjazd, czy nie. Teraz tak jak sobie myślę, to zastanawiam się jeszcze, w której szatni będą przebierać się piłkarze Widzewa, w której GKS-u Jastrzębie, czy też może Widzewiacy pójdą do szatni dla gości, a zawodnicy z Jastrzębia przejmą tą szatnię główną gospodarzy. Myślę, że jednak nie, ale jest to uśmiecham się, jak sobie o tym myślę, jak to może wyglądać. Jeżeli chodzi o informacje w tym artykule, już w piątek 25 września Widzew zmierzy się w meczu wyjazdowym z GKS-em Jastrzębie. Warto pamiętać, że mecz odbędzie się jednak przy Piłsudskiego 138 w Łodzi. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy klubami i Polskim Związkiem Piłki Nożnej, GKS Jastrzębie pozostanie oficjalnym gospodarzem piątkowego meczu, a jego organizatorem będzie Widzew Łódź. Z uwagi na fakt, że jest to spotkanie dla czerwono-biało-czerwonych formalnie wyjazdowe, na meczu z GKS-em Jastrzębie nie będą obowiązywać karnety domowe na meczu Łodzian w sezonie 2020-2021. Dalej mamy informacje o tym, ile na czas podpisania, napisania czy opublikowania tego artykułu, ile biletów było. Wtedy było 6,5 tysiąca zakupionych wejściówek. Sprawdzam w tej chwili, ile mamy biletów dostępnych jeszcze. To oczywiście może się gdzieś tam też na pewno będzie się zmieniać w trakcie trwania audycji. D4, 4 wejściówki, D5 33, A6 44, A7 31, A12 88, B4 13, B5 66, B6 35, 10 jeszcze miejsc przepraszam, 19 łącznie miejsc dla osób niepełnosprawnych, także jeszcze kilkadziesiąt tych biletów dostępnych jest. Macie jeszcze czas, żeby spokojnie sobie te wejściówki zakupić. Przypominamy też, że można zabrać dodatkowo osobę, która jeszcze nie miała okazji być na meczu Widzewa. Jeżeli takie osoby są, to również jest taka możliwość. Za połowę ceny biletu można taką osobę przyprowadzić. Sprawdzamy sobie, co jeszcze w tym artykule. O, tu mamy informację, 7563 bilety na ten moment sprzedane, także jeszcze kilka jest. Nie mamy informacji, ile kibiców z Jastrzębia się szykuje na ten wyjazd. Może mi się uda gdzieś to sobie jeszcze znaleźć. W dniu meczu, czyli dzisiaj od godziny 12, będzie funkcjonować również punkt elektronicznej dystrybucji biletów dostępny w kasie numer 2. Punkt ten pozwoli na zakup biletów osobom, które nie mają możliwości skorzystania z systemu
systemu w domu. No i tu jest informacja ta, o której wspominałem, że jest specjalna promocja, na podstawie której każdy posiadacz karnetu na mecze domowe Widzewa w sezonie 2020-2021 będzie mógł do biletu kupionego dla siebie dokupić dodatkowy bilet za pół ceny dla osoby, która nigdy jeszcze nie była na oficjalnym meczu Widzewa. To znaczy, że jej PESEL nie figuruje w biletowo-karnetowej bazie danych. Z tego, co mi podpowiada tu Maciek Wojciechowski, to spodziewamy się kompletu kibiców z GKS-u, z Jastrzębia, 450 osób. Także fajnie, bo będą, chciałby się, że z gości, ale można powiedzieć, gospodarze tego meczu będą w komplecie 450 osób. Także dobrze, zawsze fajnie, jak ta klatka jest zapełniona przez kibiców gości i możemy trochę pokonkurować na to, kto jest głośniej, kto ładniej śpiewa. Tu jest informacja jeszcze ze strony oficjalnej, co ważne, każdy posiadacz karnetu może dokupić do swojego biletu dowolną liczbę tańszych biletów przy założeniu spełnienia warunków promocji. Czyli jeżeli jesteście, macie karnet, nie wiem, to możecie tak naprawdę całą rodzinę, jeżeli jeszcze nie byli na meczu, mamę, tatę, żonę, nie wiem, męża, dzieci, jeżeli tylko jeszcze nie były na meczu Widzewa, nie figurują ich PESEL-e w bazie klubowej, to spokojnie możecie ich zabrać, kupić bilet tańszy o połowę. Także myślę, że warto zaszczepić też tego bakcyla u osób, które jeszcze na Widzewie nie miały szansy się pojawić. No i informacja o tym, że tradycyjnie to na stadion będzie można dostać się, mając wydrukowany bilet, albo jeżeli pokażemy jego wersję na jakimś urządzeniu mobilnym. Patrzymy, co dalej na stronie oficjalnej, zostaniemy już sobie na chwilę przy tym źródle. To informacja jeszcze też z wczoraj, zachęcenie do tego, żeby obejrzeć program Piłsudskiego 138. Gościem był Maciej Szymański, gościem magazynu Piłsudskiego 138. Tam Łukasz Czuku rozmawiał na temat projektu Młody Widzew. Można było poznać kulisy, można było też dowiedzieć się, jakie są plany, jeżeli chodzi o rozwój tej inicjatywy. Na stronie oficjalnej są też numery telefonów do osób, które poszczególne rejony, takie jak Udział Lechów Janów, Lumumby, Szpitalna, Górna, Chojny, Wiskitno czy Brzezinę, które koordynują działania tego projektu w tych miejscach. Mamy też wywiad z godziny 17 wczoraj z Merwejem Fundambą. Zobaczmy, co tam się wydarzyło w tym wywiadzie. On nie jest jakoś tam strasznie długi, z tego co wiedziałem. Merwej Fundambu: od dziecka czułem, że Pan Bóg dał mi talent. Pochodzący z Demokratycznej Republiki Kongo pomocnik w rozmowie z Widzew.com opowiedział o dzieciństwie w Afryce, entuzjastycznym przyjęciu przez kibiców Widzewa, także o zbiórce darów dla swoich rodaków. 20-letni pomocnik swoją przygodę z piłką rozpoczął w kongijskich klubach AS Elonga i FCMK Etanchite. W maju 2019 trafia do Polski, gdzie zasilił szeregi B-klasowego KTS Weszło Warszawa. Gra Kongijczyka wzbudziła zainteresowanie klubów z wyższych lig, co zaowocowało testami w Rakowie Częstochowa, a następnie półrocznym wypożyczeniem do Radomiaka Radom, w barwach którego Fundambu zanotował 10 spotkań, spędzając na murawie łącznie 302 minuty. No i tu jeszcze jest troszkę tej notki takiej historycznej. Zaczynają się pytania: Merwej, co czułeś po pierwszej bramce w barwach Widzewa? To było coś niesamowitego. Bardzo chciałbym podziękować kibicom i wszystkim związanym z Widzewem za doping i wsparcie. Chcę grać dla nich i zdobywać kolejne bramki. Przede mną jednak dużo pracy, którą trzeba wykonać na treningach. Tu we wcześniejszych spotkaniach miałeś okazję, jednak zawsze brakowało kropki na D. Rzeczywiście miałem kilka sytuacji, jednak nie było łatwo z nich coś strzelić. W końcu się udało i bardzo się z tego cieszę. Jednak w kolejnych spotkaniach muszę grać bardziej zespołowo, mniej indywidualnie czy egoistycznie. To o tym mówiłem w trakcie trwania dogrywki po meczu ze Stomilem. Marcin Guzewicz też jakby mówił, że trochę chyba za często Merwej zaczyna grać
takie podwórkowe granie, że biorę piłkę i kiwam wszystkich, ale ja się z tym, powiem szczerze, wam nie zgadzam, bo jak sobie tak przypominam, to w każdej z tych sytuacji widzę, kiedy Mervej brał piłkę pod siebie i próbował coś samodzielnie zrobić, to Widzew osiągał jakąś korzyść czy przewagę na boisku. Nawet jak tą piłkę stracił, to gdzieś starał się ją od razu doskoczyć i zabrać. No i nie. Nasi przeciwnicy po takich stratach Merveja no nie stworzyli ani jednej jakiejś takiej super groźnej sytuacji. Nie poszli z żadną akcją groźną dla Widzewa. Natomiast on ma tą, kiedyś się mówiło, manianę w nogach i potrafi zrobić coś z niczego. I nawet jeżeli na te 10 prób 5 mu nie wyjdzie, aczkolwiek ta skuteczność wydaje mi się w driblingach jest dużo wyższa, ale to Maciek Wojciechowski będzie mógł sprawdzić na Instacie. Nawet gdyby mu 3 próby nie wyszły, no to pozostałe stwarzają jakieś zagrożenie. Czy to jest szansa na odegranie piłki do partnera, czy na to, żeby uderzyć gdzieś z dystansu, czy z bliższej odległości. Także nie uważam, żeby Mervej grał jakoś strasznie indywidualnie czy egoistycznie. Nie jest to przykład. Za przykład tu może służyć, nie wiem, Henrik Oyama, który ma klapki na oczach i w ogóle partnerów nie dostrzega i czy może, czy nie może, to jedzie sam. No to myślę, że Mervej jednak nie powiedziałbym o nim, że jest to jakiś straszny egoista na boisku, bo jednak kilka tych takich podań ciekawych, chociażby do Oyamy, czy nie wiem, do Marcina, zanotował. Także ja bym jakoś bardzo go za to nie rugał po prostu. Pada pytanie również o tą sytuację zaraz po strzeleniu bramki. Mervej już po tym, jak skończył się cieszyć, podbiegł do trenera, Dobiego i go uściskał. No i pada pytanie, czy ważną postacią jest trener Dobi dla Merveja, czy pomaga mu się zaaklimatyzować. No i no jaka może paść odpowiedź? No trener bardzo mi pomaga i wspiera w codziennej pracy i na boisku. Dużo doradza i koryguje moje ustawienie. Gdy zrobię błąd, zawsze podkreśla, żeby się nie przejmować i po prostu pracować, by w przyszłości go już nie powtórzyć. No i to jest też bardzo dobre podejście ze strony trenera. Tu Mervejowi też jest dużo łatwiej, no bo trener Dobi mówi również w języku francuskim, więc jest łatwiej na pewno przekazać mu pewne rzeczy niż samodzielnie w innym języku niż przez tłumacza. No i pada też pytanie o to, czy pomaga mu to, że trener porozumiewa się w języku francuskim, przepraszam. To pomaga, ale dużo rozumiem w języku polskim. To trudny język do mówienia, idzie mi ciężko, ale gdy trener zwraca się do reszty zawodników po polsku, to też jestem w stanie zrozumieć, o co mu chodzi. Kolejne pytanie dotyczy tego, jak został przyjęty w szatni, jak się dogaduje z kolegami w szatni, czy bariera językowa nie jest jakimś tam wielkim problemem. No i tu Mervej odpowiada, że stara się rozmawiać z chłopakami, odpowiadać, bo komunikacja jest dla mnie bardzo ważna. Nie mówię jeszcze dobrze po polsku, ale z dnia na dzień powinno być coraz lepiej. No to też taka sztampowa odpowiedź, ale co mógł powiedzieć? Każdy piłkarz, jakiego byśmy nie złapali, który gra w polskiej lidze, a nie porozumiewa się w języku polskim, też odpowie o tym, że każdego dnia powinno lepiej być, że się stara i że się wkrótce nauczy. No ale to spokojnie. Mogliśmy zobaczyć, Mervej już zaczyna mówić też częściej chyba w szatni. Był jedną z osób, które prowadziły doping w szatni po meczu ze Stomilem. Taka pozytywna, bardzo fajna scenka w kulisach do zobaczenia tego meczu ze Stomilem. Pada pytanie, czy Mervej planuje uczyć się języka polskiego. No i tu my już wiemy o tym, że Mervej uczy się języka polskiego, że gdzieś tam taką informację przynajmniej przekazywał nam bodajże Krzysiek Stanowski albo Dominik Ebenge, gdy rozmawialiśmy na temat Merveja, że tam w Radomiaku może nie do końca to dobrze funkcjonowało i pewne rzeczy, które miały być zrobione, jeżeli chodzi o naukę, nie były zrobione przez klub, ale Mervej ma uczyć się tego języka. No ale jest pytanie, czy już miał okazję, żeby pochodzić gdzieś po Łodzi, żeby obejrzeć miasto. No i tego czasu nie było za dużo, bo też wiemy, że dosyć intensywny jest ten początek sezonu. Następnie pytanie o sferę kulinarną i klub zapytał Merveja, czy długo zmieniał nawyki
nawyki żywieniowe. Patrzę jakieś takie ciekawsze pytania, które i odpowiedzi, które mógłbym wam przytoczyć. Jak oceniasz twoje pierwsze tygodnie w nowym klubie? Jestem bardzo wdzięczny za zaufanie, jakim mnie obdarzono w Widzewie. Wcześniej nie miałem takiego poczucia bezpieczeństwa. W poprzednim klubie nikt mnie nie odrzucał, jednak tego zaufania było mniej. Wiem, że nie jestem jeszcze zawodnikiem najwyższej klasy, ale chcę ciężko pracować, by osiągać sukces. Gram dla drużyny, kibiców, by Widzew awansował do ekstraklasy. No i tu też mały kamyczek w stronę Radomiaka wrzucony, że tego zainteresowania jakoś tam czy poczucia bezpieczeństwa wielkiego nie było. Nie wiem jak odczytywać ten brak poczucia bezpieczeństwa. Może uda się gdzieś w najbliższej przyszłości o to dopytać. Pytanie też jest o doping, o porównanie dopingu na stadionach w Afryce, a do tego w Polsce. Pytanie, czy fani Widzewa zrobili na nim wrażenie. Nie czytam jeszcze odpowiedzi, ale strzelam w ciemno, że na pewno duże wrażenie, że Merwin odpowiedział, że duże wrażenie na nim zrobili i teraz sprawdzamy. Kibice Widzewa zrobili na mnie bardzo duże wrażenie, także udało mi się trafić w odpowiedź. W trakcie meczu z trybun płynie niesamowita energia, która niesie do gry, zachęca do kolejnych dribblingów. Gdy Widzew jest przy piłce, czuć rosnące napięcie wśród wszystkich fanów na stadionie. To prawda, bo dawno nie mieliśmy kogoś, kto potrafiłby tak dobrze i skutecznie dryblować, więc automatycznie to podniecenie na trybunach też wzrasta w momencie, kiedy gdzieś jest jakaś groźniejsza sytuacja i Merwe jest w okolicach pola karnego, bo wszyscy czekają na to, co nieszablonowego znowu zrobi. Czasami jednak przychodzą takie momenty, kiedy kibice są rozczarowani i po prostu źli. Po przegranych pierwszych trzech meczach czułeś tę atmosferę. Zmienne nastawienie kibiców nie jest dla mnie czymś nietypowym. Podobnie było w Kongo, gdzie jednego dnia widzowie byli bardzo szczęśliwi po wygranej, a następnego dnia byli na nas wściekli, bo przegraliśmy. Miałem się skupić się na swojej pracy, ciężko trenować, potrzeba silnej głowy, by trochę odciąć się od tych złych emocji i starać się wygrać kolejne spotkania. Jest też pytanie o Dominika Ebebęgę, Krzyśka Stanowskiego, że oni mieli duży udział w sprowadzeniu go do Europy. Natomiast w tej chwili Merwej musi radzić sobie sam, wydorośleć i pada pytanie, czy czuje związane z tym trudności. Mogę odpowiedzieć, że Dominik i Krzysztof są dla mnie jak rodzina. Gdy tylko mam jakiś problem, zawsze mogę do nich zadzwonić i poprosić o pomoc. Jednak już podczas pobytu w Radomiaku musiałem radzić sobie sam. Czułem się tam samotnie, ale muszę iść do przodu i się rozwijać. Do tego potrzeba samodzielności. Nie ma innej drogi. Patrzę, co jeszcze z ciekawszych pytań. Jest pytanie o rodzinę oczywiście, jest pytanie o początki gry w piłkę. Nie chcę też czytać całego wywiadu, no bo nie o to chodzi w trybunie prasowej. Szukam jakichś takich ciekawszych pytań czy ciekawszych odpowiedzi. No właśnie, jest pytanie to, o co my się troszkę martwiliśmy, czyli to, czy postura, warunki fizyczne nie sprawią, że będziemy miały jakieś tam większe problemy, jeżeli zawodnicy z zespołu przeciwnego postanowiliby sobie na niego troszkę popolować. No i pytanie, czy nie obawia się fauli Merwej. No i odpowiada, wiem już jak grać przeciwko polskim zawodnikom, którzy grają bardzo siłowo i często od razu starają się wykorzystać swoją przewagę fizyczną. Nauczyłem się odpowiednio zastawiać i nawiązywać z nimi walkę. Wydaje mi się, że to było widać w dotychczasowych meczach. Jest też pytanie o tą akcję, o której wspomniałem wcześniej, czyli akcję, zbiórkę przed meczem GKS-em Jastrzębie. Pada pytanie, co należy przynieść. No i Merwej odpowiada, że dzieci trenujące piłkę nożną w moim kraju nie mają żadnych strojów sportowych czy chociażby butów piłkarskich. Trenerzy na dany dzień wybierają kolor koszulek, w których zawodnicy mają pojawić się na zajęciach. Dziś czerwone, na następnym treningu niebieskie. Nie ma też za dużo piłek. Gdy któraś z nich się przebije, nie wyrzuca się jej, tylko stara się ją strzyć, by mogła służyć dalej. Oprócz sprzętu sportowego przyda się każda odzież, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Chciałbym z tego miejsca bardzo podziękować władzom klubu, że zdecydowały się na taki gest i organizację zbiórki. To dodaje mi motywacji, by starać się jeszcze bardziej w trakcie meczów. Chcę po każdym meczu podziękować kibicom, którzy tak miło mnie przyjęli, klubowi, który chce pomóc moim rodakom.
Jest jeszcze jedno pytanie. Przeczytajcie sobie, sprawdźcie sobie ten wywiad na stronie oficjalnej. Ja tylko jeszcze podpowiem, że rzeczy zimowe niekoniecznie musicie przynosić. Tak mi się wydaje, że tam raczej problemów z temperaturami zimą nie mają, tak żeby wszystko inne. Ważne też, żeby nie były to rzeczy zniszczone. To nie chodzi o te rzeczy, które chcecie po prostu wyrzucić, bo nie wiem, bo wam się przedarły, tylko takie, w których już nie chodzicie. Od 16 przypomnę, ta zbiórka jest. Patrzę, co jeszcze. Jest jakaś rozmowa z Patrykiem Muchą. Patryk Mucha. Mamy plan na spotkanie z GKS-em. Pomocnik widzowa głosami kibiców w konkursie Fortuna pierwszej ligi został wybrany najlepszym zawodnikiem czwartej kolejki rozgrywek. O, to cieszy, że oceny nasze mojej Marcina na gorąco po dogrywce. Dobre oceny tam Patryk zebrał i widocznie nie tylko my to widzieliśmy. To dobrze, była rozmowa Patryka z Marcinem Tarocińskim na antenie Widzew FM. Takie wyróżnienie cieszę, szczególnie po trzech nieudanych meczach. W starciu ze Stomilem czułem się na boisku lepiej i fajnie, że to zauważono. Nie pozostaje nic innego niż kontynuować dobrą passę, bo potrzebujemy kolejnych zwycięstw. To zadanie dla mnie oraz drużyny. Co jeszcze? Szkoleniowiec posiada szeroką kadrę, dlatego każdy z zawodników chce udowodnić, że w realizacji wizji trenera sprawdzi się najlepiej. Zazwyczaj praca na tej pozycji nie jest zauważana i nie mówi się o niej głośno, ale jest bardzo ważna dla zespołu. Gdy wykona się ją dobrze, przychodzą wyróżnienia indywidualne. Ciężko powiedzieć, czy gramy już w optymalnym ustawieniu lub składzie. Każdy na treningach musi udowadniać, że trener słusznie go wystawił do składu. Ze Stominem zagraliśmy dobrze, nie pozwalając rywalom na stworzenie groźnych sytuacji. Cieszę się, że taki mecz przyszedł, bo potrzebowaliśmy zwycięstwa. Dalsze jeszcze tam pytania dotyczące już meczu z Jastrzębiem. Zostawmy już tą rozmówkę Marcina z Patrykiem. Artykuł, jeżeli chodzi o stronę oficjalną, dzisiaj z 8:30 odczarować rywala i jego trenera. Podczas dwóch ostatnich sezonów gry Widzewa w drugiej lidze tylko trzy zespoły potrafiły pokonać Łodzian w obu meczach, zarówno u siebie, jak i na stadionie przy Piłsudskiego. W pierwszym sezonie była to tylko Olimpia Grudziądz, w drugim były to drużyny Resowi i Iskry Częstochowa, którą z trenerskiej ławki prowadził Paweł Ściebura, obecnie szkoleniowiec GKS-u Jastrzębia, czyli rywala Widzewiaków w piątej kolejce Fortuna pierwszej ligi. Latem tego roku Ściebura zmienił skrę na GKS, przeniósł się na Górny Śląsk i zabrał ze sobą napastnika Daniela Rumina, który również ma dobre wspomnienia ze stadionu przy Piłsudskiego, bo strzelił Widzewowi jednego z goli w meczu wygranym przez skrę 2-1 tuż po wznowieniu rozgrywek po przerwie z powodu pandemii koronawirusa. Wcześniej Paweł Ściebura prowadził skrę w meczach w Częstochowie z Widzewem, z których jego zespół jeden wygrał 1-0, a drugi zremisował 1-1. Po raz ostatni ten szkoleniowiec przegrał ligowe spotkanie z łódzkim klubem w październiku 2018 roku, 2-0 na wyjeździe. Także trener Ściebura jakiś patent może na Widzew ma i będzie starał się to wykorzystać dzisiaj w tym spotkaniu obu drużyn. Jeszcze dłużej Widzew czeka na wygraną na własnym stadionie z najbliższym rywalem. Wprawdzie okazji do bezpośredniej konfrontacji dużo nie było, ale GKS jako jednosezonowy beniaminek potrafił w latach 80. ubiegłego wieku zremisować tu 0-0, a potem w pierwszej lidze w sezonie 2008-09, gdy czerwono-biało-czerwoni mieli bardzo mocny zespół, to właśnie drużyna z Jastrzębia okazała się jedyną, która potrafiła ograć Widzewiaków na ich terenie 1-0. No tak, patrzę na jakieś inne informacje, jeżeli chodzi o ten artykuł. Najlepiej obecny stadion Łodzian zna Łukasz Zeidler, były piłkarz Widzewa, który po krótkim okresie gry w Chojniczance przeniósł się do Jastrzębia. Jeżeli chodzi o tą Chojniczankę, to jak dziś czytałem komentarze kibiców z Chojnic po poprzednim sezonie, to uważali to za jedno z większych wzmocnień zespołu, czyli to, że Łukasz Zeidler już nie będzie piłkarzem Chojniczanki. Latem do GKS-u trafił również Mateusz Bondarenko. Ten rosły obrońca był przed sezonem testowany w Widzewie. Zagrał m.in. w sparingu z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, strzelił wtedy dwa gole. Ostatecznie jednak nie pozostał w zespole trenera Enkelejda Dobiego. No i to myślę, że było też po części związane z tym, o czym wspomniałem ostatnio, dzwoniąc do Maćka Wojciechowskiego do filmówki. To znaczy tym, że były rozmowy na temat
czy możliwości, żeby Jonathan Simba, czyli zawodnik, który obecnie jest testowany przez Raków Częstochowa, żeby zasilił Widzew. Natomiast tam wszystko rozbiło się tak naprawdę o to, że nie udało się skutecznie zalobbować co do zmiany przepisów, jeżeli chodzi o ilość obcokrajowców, czy może nie obcokrajowców, ale zawodników nieposiadających paszportu Unii Europejskiej, którzy mogliby grać jednocześnie na boisku. Na ten moment, przypomnijmy, jest to jeden zawodnik, więc gdyby Jonathan Simba miał potencjalnie trafić do Widzewa, no to musielibyśmy wybierać, czy on, czy Fundambo, co jest bez sensu z perspektywy klubu, no i co najważniejsze z perspektywy panów Stanowskiego i Ebemenga i ich zawodników, no bo nie o to chodzi, żeby sprowadzać kogoś do zespołu, żeby on siedział na ławce. No to jest pewnie też jeden z powodów, dla których w Radomiaku już nie ma Merveja, tylko jest w Widzewie. No i ostatecznie Bondarenko jednak też nie pozostał w zespole Dobiego. Trafił do Jastrzębia. Patrzymy, co dalej. Akcenty w CV widzewskie. Michał Zabielewski, który grał w sezonie 17-18 w juniorach Widzewa. Trafił teraz do GKS-u. To jest to, o czym mówił z kolei Andrzej w Dzień Dobry Widzewie. Trafił do GKS-u z klubu LKS Różyca. Do tego transferu doszło dosłownie kilka dni temu, a tym samym do Jastrzębia przyszedł też pomocnik. Jakub Apolinarski. To piłkarz Rakowa Częstochowa, który wiosnę spędził na wypożyczeniach w pierwszoligowej Warcie Poznań, gdzie zagrał 13 razy i zanotował jedno trafienie. Jest informacja o tych osłabieniach. Kamil Adamek, Bartosz Juraszek, Jaroszek i Kamil Szymura. To są osoby, które odeszły tuż przed tym sezonem z Jastrzębia. Nie było może jakiejś tam wielkiej rewolucji kadrowej, no ale to były osoby pierwszoplanowe, więc ta jakość jest na pewno widoczna. Zresztą tu o tym piszą na stronie oficjalnej, że przez tę roszadę GKS Jastrzębie rozpoczął ten sezon od 4 porażek. Także jest to zespół, który w tym momencie zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli. Spoglądam sobie na statystyki. 2-9 stosunek bramek, 0 punktów, 4 mecze rozegrane. Przypomnijmy, GKS Jastrzębia Arga Gdynia, mecz u siebie 4-0 przegrane, wyjazd do Kielc 3-2 przegrane, mecz u siebie z Radomiakiem 0-1 przegrane, mecz na wyjeździe z Chrobrym Głogów przegrane stosunkiem 0-1. Widzew tam uległ 3 bramkami, więc też no, spokojnie trzeba tonować nastroje. Oczywiście Widzew będzie niewątpliwym faworytem tego spotkania, ale spokojnie. Wygrajmy ten mecz i tyle. Patrzę, co jeszcze tu mamy na tej stronie oficjalnej w temacie dzisiejszego meczu. Jest informacja, że mecz rozpocznie się dzisiaj o 17.40. Będzie mogło obejrzeć go z trybun 9 tysięcy kibiców, czyli 50% obecnej pojemności stadionu. Jest to związane z obostrzeniami z powodu pandemii koronawirusa. Kibiców, którzy nie pojawią się dzisiaj w sercu Łodzi, zapraszamy do słuchania relacji na żywo w Radiu Widzew FM za pośrednictwem strony widzew.com lub mobilnej aplikacji. Mecz zrelacjonują Arkadiusz Stolarek, Dariusz Postolski. Transmisję telewizyjną ze spotkania przeprowadzi również stacja Polsat Sport. Nie ma też żadnej informacji o tym, żeby było jeszcze jedno radio, które również będzie miało swoją transmisję, no ale okej, rozumiemy. Nie chcecie nas gdzieś tam wesprzeć, trudno, my sobie poradzimy sami. Patrzymy, co tu się jeszcze dalej w mediach wydarzyło. Zobaczmy sobie teraz przejdźmy sobie na stronę Widzew Tomy, zobaczmy, co Kamil i spółka popełnili w ciągu ostatnich 24 godzin. Jest informacja o aukcjach dla Nikoli. To jest najnowsza z 9.30 informacja. Zapraszam, żeby wejść, zobaczyć, w jaki sposób można wesprzeć te aukcje. Mamy raport kartkowy przed meczem z GKS-em. Sprawdźmy sobie, kto potencjalnie jest zagrożony, albo może nie ma żadnych zagrożeń, jeżeli chodzi o kolejne spotkania.
cztery żółte kartki widzę, no Bartłomiej Poczobut odpokutował już tą karę w meczu ze Stomilem, więc dzisiaj będzie do dyspozycji trenera Dobiego, aczkolwiek wydaje mi się, że raczej nie powinniśmy zobaczyć Bartka w pierwszym składzie. Dwie kartki Krystian Nowak, po jednej Fundambu, Kosakiewicz, Mąka, Michalski, Możdżeń, Ojama, Stępiński i Robak. Także nie ma żadnych niebezpieczeństw, jeżeli chodzi o żółte kartki. Jeżeli nie padnie czerwona, to raczej powinniśmy pełnym możliwym składem przystąpić do kolejnego spotkania. Sprawdzamy, co jeszcze. Mamy zapowiedź tego dzisiejszego meczu. Jest też przewidywalna jedenastka. Sprawdźmy według... Kto jest autorem? Kamil. Według Kamila powinniśmy zacząć następująco. W bramce Mleczko, na środku obrony Tandrzyna z Nowakiem, po prawej Kosakiewicz, po lewej Filip Becht, w środku Mucha, Możdżeń, na skrzydłach Michalski z Kunem, a z przodu Robak i Merwej Fundambu. No, myślę, że jest to realna. Też bym się chyba skłaniał ku takiemu rozwiązaniu. No, myślę, że już na pewno nie zobaczymy raczej Henryka Ojamy w pierwszej jedenastce. Mam nadzieję, że w ogóle na boisku nie. Nie byłem wczoraj na Okęciu i nie sprawdzałem, czy udało mu się wsiąść do samolotu do Estonii, do Tallina, ale zakładam, że pewnie nie, bo taką informację byśmy mieli na stronie oficjalnej, ale spokojnie, mamy jeszcze no, troszkę ponad tydzień czasu. Ja bym chętnie zobaczył jeszcze w tej jedenastce Michaela Amejo od początku zamiast Dominika Kuna, ale obawiam się, że będzie to nierealne, gdyż będziemy chcieli sobie po prostu zagrać jednym młodzieżowcem, a drugiego mieć w razie na wszelki wypadek. No. No, o tym też zresztą Kamil pisze, że cały akapit przeczytam. Naszym zdaniem jedna korekta jest jednak niemal pewna, oczywiście na lewym skrzydle, gdzie bez produktywnego Henryka Ojamy, który jest na wylocie z klubu, najprawdopodobniej zastąpi Dominik Kun. Były zawodnik Sandecji Nowy Sącz, pokazał się w sobotę z dobrej strony, nawet mimo tego, że nie wykorzystał świetnej sytuacji i nie zdobył swojej premierowej bramki dla Widzewa. To taka sytuacja bardzo podobna do tego, gdyby Przemek Kita zagrywał w meczu bodajże z Pogonią Siedlce z prawego skrzydła do Marcina Robaka, ten z pierwszej piłki umieścił piłkę w siatce. Tu lewą stroną z kolei Marcin Robak wbiegał, zagrał od razu do Dominika Kuna, on nie uderzał z pierwszej piłki i udało się Stomilowi tą sytuację wybronić. A szkoda, wracam do artykułu już, a szkoda, bo poświęceniem w obronie na nią zasłużył. Miejmy nadzieję, że tym razem będzie skuteczniejszy, oczywiście o ile to on wejdzie w pierwszej jedenastce. Inną opcją jest Michael Amejał, ale raczej trudno przypuszczać, by trener Dobi postawił na lewej stronie na dwóch młodzieżowców. No zgadzam się, no, wydaje mi się, że jednak nie, tym bardziej, że będzie to zawsze jakaś możliwość, żeby dokonać pewnych roszad, wprowadzić młodzieżowca, ściągnąć młodzieżowca. Także zobaczymy, patrzę, czy to... Co jeszcze tu Kamil ciekawego napisał? Nie możemy wykluczyć, że opiekun czerwono-biało-czerwonych zdecyduje się przywrócić do składu Michała Grudniewskiego, który w derbowym starciu z ŁKS zaliczył naprawdę imponujący debiut. Przeciwko Stomilowi nie mógł wyjść z powodów zdrowotnych i dlatego duet stoperów z Krystianem Nowakiem stworzył Daniel Tandrzyna. Wydaje się, że mimo wszystko teraz będzie tak samo, zwłaszcza, że we wtorek Widzewiacy zagrają z Zagłębiem Sosnowiec, a ewentualne problemy Grudniewskiego spowodują konieczność kolejnego przemeblowania linii obrony. No i tu też się zgadzam, że jeżeli miałby Michał wejść do tej pierwszej jedenastki, to lepiej, żeby to zrobił w meczu z Sosnowcem, z Zagłębiem, przepraszam, niż teraz, no bo co mecz zmieniać linię obrony, to też bez sensu. Patrzymy, co jeszcze w tym artykule u Kamila możemy przeczytać. Byłem Widzewiakiem, jest Łukasz Zeidler, a związki z Łodzią ma również Mateusz Bondarenko. Rosły zawodnik kilka tygodni temu był testowany przez trenera Dobiego. W starciu z Pogonią Grodzisław Mazowiecki strzelił nawet dwa gole. Obrońca nie zyskał jednak uznania w przeciwieństwie do swojego brata. No właśnie, i tu też ciekawostka, bo brat Mateusza Bondarenko, o którym zresztą wspominał Mateusz w rozmowie z Maćkiem Wojciechowskim ze mną w jednym z magazynów Pilne przed sezonem, że w Łodzi studiuje jego brat.
No ale wróćmy w przeciwieństwie do swojego brata, który został graczem drużyny futsalu. Poprzednią wizytę przy Piłsudskiego dobrze wspomina też Daniel Rumin, bo jeszcze jako piłkarz z Kryczęstochowa to on pogrążył w czerwcu widzę wiaków. Dobrym znajomym jest także Daniel Feruga, ostatnio w Bytowi Bytów. Pisze też Kamil o tych osłabieniach, no nie będziemy powtarzać poprzednich artykułów, bo jeszcze kilka ich tu mamy. Mamy również na WTM-ie wywiad z trenerem gości, oficjalnie gospodarzy dzisiejszego spotkania, czyli GKS-u Jastrzębie z panem Pawłem Ścieburą. No i zobaczmy, co tu Bercik miał, słynny Bercik, jak to Łukasz Sienkiewicz lubi mówić, zobaczymy, co słynny Bercik, o czym porozmawiał z trenerem Pawłem Ścieburą. Przykłada pan wagę do statystyk? Nie przejmuje się tym. Licznik ligowych spotkań GKS-u Jastrzębie bez zwycięstwa wynosi już 14 meczów. No to dużo, trzeba przyznać. Wydaje mi się, że zespół popadł w kryzys po pandemii. Wszystko się rozjechało, trudno jest to zdefiniować. Udało nam się utrzymać w poprzednim sezonie, odeszło wielu zawodników, przyszło kilku nowych. Musi upłynąć trochę czasu, zanim to zacznie funkcjonować. No, my narzekaliśmy po pięciu porażkach. Tu Jastrzębie miało 14 meczów bez zwycięstwa. Nie pomaga wam fakt, że większość spotkań rozgrywacie na wyjeździe. To duże obciążenie pod kątem psychicznym i mentalnym, zarówno dla piłkarzy, jak i dla członków sztabu szkoleniowego. To trudne dla nas. Nie ma możliwości, żeby pomogły nam ściany, a kibice dopingowali zespół u siebie. W kontekście kibiców, w piątek będziecie mogli liczyć na ich liczne wsparcie. Mobilizacja wśród fanów GKS jest duża. Cieszymy się z tego. Ich wsparcie jest nam bardzo potrzebne. Liczymy na ich pomoc. Boleśnie zderzył się pan z pierwszą ligą. Czym różni się zaplecze ekstraklasy od trzeciego poziomu rozgrywkowego? Zawodnicy są wyższej jakości, gra jest bardziej zdecydowana, bardziej agresywna. Zespoły zostawiają mniej miejsca na boisku, a do tego dochodzi cała otoczka pierwszoligowa. No to jeszcze Bercik pyta o to, czy nie pojawiły się myśli, żeby wrócić do Skry. Jest też pytanie dotyczące tego dorobku punktowego, a właściwie jego braku, bo przypomnijmy, GKS jeszcze nie zdobył ani jednego punktu w tych czterech spotkaniach, aczkolwiek no, grał z dosyć dobrymi zespołami, więc to też trzeba wziąć pod uwagę, że u nas ten obraz też był załamywany według mnie po tych trzech pierwszych spotkaniach, bo graliśmy z dobrymi albo bardzo dobrymi zespołami, jeżeli chodzi o ten poziom rozgrywkowy i myślę, że tu jeżeli chodzi o Jastrzębie, to również żebyśmy nie popadali w jakiś samozachwyt, czy nie dopisywali sobie trzech punktów przed meczem, no bo przypomnijmy, że Jastrzębie przegrało z Arką, która goli wszystkich, przegrało z Radomiakiem, który też jest w tej tabeli dosyć wysoko, bo na piątym miejscu w tej chwili, przegrało z Chrobrym, którym my przegraliśmy, ale my przegraliśmy wyższym stosunkiem bramkowym, bo 3-0, oni tylko 1-0, no i z Koroną Kielce powalczyli 3-2 i dopiero w 89 minucie z karnego Korona rozstrzygnęła to spotkanie na swoją korzyść, także tu spokojnie przed tym meczem nie dopisujmy sobie trzech punktów przed spotkaniem. Już widziałem gdzieś tam pojedyncze komentarze, które zakładały 100% wygrywamy. No spokojnie, pokażmy to na boisku. To tyle, jeżeli chodzi chyba o WTM. Patrzę, czy coś jeszcze takiego ciekawszego do przytoczenia. Jest informacja też o tym, kto poprowadzi ten piątkowy mecz z GKS-em, ale to już mieliśmy też ze strony oficjalnej, więc już nie będziemy sobie tego dublować. Mamy informację o kolejną informację o tym, że kolejny mecz Widzewiaków w piątkowe popołudnie. Wygląda na to, że mecze rozgrywane w sercu Łodzi w sobotę o godzinie 19:10 będą w tym sezonie niezwykłą rzadkością. Właśnie poznaliśmy bowiem termin kolejnego domowego starcia piłkarzy Widzewa Łódź z Sandecją Nowy Sącz. Podopieczni trenera Dobiego podejmować będą zespół z południa Polski w ramach 8. kolejki pierwszej ligi. Polsat rzecz jasna postanowił transmitować to spotkanie. Decyzją stacji pierwszy gwizdek sędziego usłyszymy w piątek o godzinie 9 października o godzinie 17:40. Początkowo mecz miał rozpocząć się 3 godziny później, ale z uwagi na pojedynek z Superpucharu Polski przeniesiono go na wcześniejszą porę. No także, no super, tak? Kolejny mecz o godzinie 17:40. Nie wszyscy zdążą jeszcze
dobrze wyjść z pracy albo by dojechać z innych części Polski. No ale oczywiście nikogo to nie będzie interesować. Wrzucamy 17:40 w piątek i tyle. No, średnie jest to według mnie podejście, ale no, nie my mamy na pewne rzeczy, nie mamy żadnego wpływu, więc no, nic nie poradzimy. Patrzę, co tu jeszcze się pojawiło, jeżeli chodzi o prasę. Gdzieś wcześniej mignął mi taki artykuł, postaram się go dla Was znaleźć, chyba Bartka Derdzikowskiego z łódzkiego oddziału wyborczego. Zaraz go już go szukam, ale nie wiem, czy to jest z dzisiaj, czy z wczoraj, dotyczące gdzieś tam sobie go za chwilę odszukamy. Patrzę, co tu się jeszcze dzisiaj wydarzyło. No, Dziennik Łódzki nie będziemy na razie jeszcze otwierać, zobaczymy, mam nadzieję, że czasu nie starczy, żebyśmy już nie musieli zagłębiać się w Dziennik Łódzki. Zobaczymy, bo tu Ekspres w piłkarzni Widzewa, Koc z Kongo podbija pierwszą ligę. Bardzo ładne takie zdjęcie z tego, jak to określili komentatorzy w Polsacie, z kombinerek, czyli z takiej ala przewrotki. Zaraz sobie zobaczymy, co tam redaktorzy Ekspresu Ilustrowanego napisali. Sprawdzimy. Jan Hoffman jest autorem tego artykułu. Piłkarze Widzewa nie zachwycają na początku sezonu pierwszej ligi. Jedynym, do którego fani nie mają zastrzeżeń, jest Merwej Fundambo. No, myślę, że tam chyba więcej będzie osób, do których fani nie mieliby zastrzeżeń, ale zostawmy. Piłkarz z Demokratycznej Republiki Konga dobrze rozpoczął ten sezon i z każdym kolejnym spotkaniem spisywał się lepiej. W ostatnim meczu ligowym Widzewa ze Stomilem Olsztyn strzelił pięknego gola z przewrotki, co sprawiło, że natychmiast stał się ulubieńcem fanów drużyny Zaleja Piłsudskiego. A pewnie jeszcze kilka miesięcy temu nikt, oczywiście poza jego menadżerem, nie przypuszczał, że będzie objawieniem naszych boisk piłkarskich. Fundambo przyjechał do Polski w maju 2019 roku, od razu trafił do A-klasowego KTS Weszło. No, wtedy to było jeszcze B-klasowe KTS Weszło. Już 24 godziny po przylocie do Warszawy zaliczył debiut w tym klubie, którego właścicielem jest dziennikarz Krzysztof Stanowski. To on sprowadził go nad Wisłę. Już wówczas twierdził, że jest to piłkarz o dużym potencjale, który wiele zdziała w naszym futbolu. Wcześniej Kongijczyk grał w juniorach klubu Skinszasy, FCMK Etan Czejte. Zawodnik dość szybko doczekał się w A-klasowym klubie. Zawodnik dość szybko doczeka się w A-klasowym klubie ze stolicy przydomka Koc z Kongo, który miał podkreślać jego swobodne i niczym nieskrępowane ruchy na piłkarskim boisku, umożliwiające mu swobodne operowanie piłką. We wrześniu ubiegłego roku pojechał na kilkudniowe testy do ekstraklasowego Rakowa Częstochowa. Owszem, pochwalono jego umiejętności, ale wrócił do swojego macierzystego klubu. Wiosną został zawodnikiem pierwszoligowego Radomiaka Radom, lecz nie zdołał przekonać do swoich umiejętności trenera tej drużyny i najczęściej był rezerwowym. Zanotował 10 występów, podczas których spędził 302 minuty na murawie. Nie do końca też tak było w 100%, bo przypomnę jeszcze raz, na ten moment tylko jeden zawodnik nie posiadający paszportu Unii Europejskiej może grać w pierwszym składzie. No, tam był Leandro, jeżeli się nie mylę, w Radomiaku, więc siłą rzeczy no, trener Banasiak nie chciał postawić, jakby nie patrzeć, żywej legendy tamtego klubu na ławce. Poza tym akurat no, też był inny zawodnik, który widocznie też prezentował super formę i jakby dlatego Fundambu nie grał, a nie dlatego, że typowo przegrał jakąś walkę o pozycję. Warto przypomnieć, że Stanowski tuż przed podpisaniem przez Fundambu kontraktu z Widzewem zaproponował prezes Martynie Pajączek ciekawy zakład. Gdy rozmawiałem z prezes Pajączek, to zaproponowałem jej zakład o skrzynkę wina, że Merwej zostanie wybrany przez kibiców piłkarzem sezonu, mówił wówczas Stanowski. Prezes skontrowała, że fani zawsze postawią na robaka, dlatego ja jeszcze bardziej będę nalegał na założenie się. Bardzo wierzę w Fundambu i wiem, że gdy otrzyma szansę, to będą go w Łodzi lubić. Patrzę, co jeszcze tu mamy.
Pewnego razu mama poprosiła obecnego widzewiaka, by znalazł drzewo i zerwał rodzinie trochę mango. Mamo, nie mogę ryzykować, miał odpowiedzieć Merwej. A jak spadnę? Mamo, moje nogi to moje marzenia, to pieniądze dla nas wszystkich, nasze... To pieniądze dla nas wszystkich najlepszy... na lepsze życie, przepraszam, tu literówka w artykule. Patrzę, co jeszcze... Tu jest wspomnienie tego pobytu w Lumbashi Merveja, czyli w tym miejscu, w którym, do którego trafił, że trochę inaczej było, niż to było obiecywane. No tu generalnie z tego, co widzę, to redaktor Hoffman oparł cały ten swój artykuł o wywiad, który pojawił się jeszcze na łamach Weszło w momencie, jak tam pojawiał się Merwej. Także panie Janie, bardzo nieładnie. Warto byłoby mimo wszystko wrzucić tu źródło, a nie widzę, żeby takie źródło było tu wrzucone. Jeszcze sobie to sprawdzę. No tak, nie ma. Także to, panie Janie, bardzo, bardzo nieładne. Bardzo nieładne zachowanie, ktoś musiał poświęcić czas i energię, żeby przygotować się do wywiadu. Z tego, co widzę, to tu żadnej wzmianki o tym, że pan pisząc to przepisywał całe fragmenty tego wywiadu, nie ma. Także, panie Janie, ciuś, trzeba byłoby się wstydzić. No, miejmy nadzieję, że pan Jan posypie głowy popiołem, przeprosi za to innego dnia. Bardzo nieładne zachowanie. Znalazłem to, o czym wspomniałem i co chciałem wam zacytować, czyli materiał przygotowany przez Bartłomieja Derdzikowskiego z łódzkiego oddziału wyborczej. Co się dzieje z Przemysławem Kitą z Widzewa? Znów to kolano. Na boisku miał wrócić we wrześniu, a znowu zniknął. Kiedy Przemysław Kita, napastnik Widzewa, wróci na boisko? I dalej pisze Bartłomiej Derczykowski. Już kilka tygodni temu Przemysław Kita rozpoczął treningi z pierwszą drużyną. Jeszcze nie ćwiczył w grupie, ale gdy koledzy grali w piłkę na boisku, on biegał wokół niego albo pracował z fizjoterapeutą gdzieś obok. Niestety niedawno zniknął, nie pojawia się na treningach Widzewa. Mieliśmy nadzieję, że wróci do grania już w październiku, ale wszystko wskazuje na to, że może się to jeszcze wydłużyć. Musimy być cierpliwi i dać mu więcej czasu. Zdrowie jest najważniejsze, mówi trener Enkeleid Dobi. 26-latek, który był jednym z najlepszych piłkarzy Widzewa w rundzie jesiennej poprzedniego sezonu, kontuzji doznał w lutym w sparingu z KKS-em Kalisz. To był ostatni mecz kontrolny przed wylotem na zgrupowanie do Turcji. Rozegrano go na sztucznym boisku. Poważnego urazu doznał nie tylko Kita, ale też Krystian Nowak. Ten drugi już gra. No, tylko że tam trochę inne, trudniejsza kontuzja, gorsza kontuzja chyba spotkała Przemka. Więcej rzeczy tam uległo, że tak powiem, zniszczeniu w cudzysłowie przy tym urazie. No i jest tu wywiad Bartłomieja Derdzikowskiego z Przemkiem Kitą. Ja tylko przypomnę, wczoraj mieliśmy chyba pierwszą, jakkolwiek głupio to brzmi, wczoraj mijał rok od tego meczu ze Śląskiem Wrocław i tam Przemek jakby no, jeden, dla mnie chyba najlepszy zawodnik tamtego spotkania, jeżeli chodzi o Widzew. Wydaje mi się, że to jakby też dzięki niemu to zwycięstwo, ale zostawmy, zobaczmy, o co pytał tu Bartłomiej Derdzikowski Przemka Kitę. Wydawało się, że wrócisz na boisko wraz z początkiem sezonu, ale nic takiego się nie stało. Nawet nie trenujesz z drużyną. Co się dzieje? Jednak potrzebuję jeszcze trochę czasu, by wrócić do gry. W kolanie zebrał się płyn, musiałem przerwać trening. Przez to straciłem na sile mięśni, kolano się osłabiło. Znów się rehabilituję, muszę je znowu wzmocnić, tak by wszystko było już ok. Myślę, że za szybko wyszedłem na boisko. Miałem nadzieję, że już po wszystkim. Ile jeszcze potrzebujesz czasu? Na pewno, myślę, że miesiąc na pewno. Nogę trzeba odpowiednio wzmocnić. Ale nie ma mowy już o żadnym zabiegu. Nic takiego. Kiedy planowałeś powrót, zanim okazało się, że jeszcze jest za wcześnie? Liczyłem, że będę gotowy na początek tego sezonu. Taki był plan. Wyglądało na to, że kolano funkcjonuje już jak należy, ale wszedłem w cięższe treningi i pojawiły się większe obciążenia, m.in. w siłowni, i kolano jednak nie dało rady.
No o tym też mówił Przemek, gdy mieliśmy przyjemność porozmawiania z nim wspólnie z Maćkiem Wojciechowskim, że gdzieś tam pewnie wrzesień to byłby taki okres, gdzie realnie można myśleć nie tyle o powrocie do treningów, co do powrocie do po prostu do grania na 100%. No ale okazało się, że jednak nie. Było za wcześnie na takie treningi, popełniliście błąd, pyta Bartłomiej Derczykowski. Tak nie można mówić. Dobrze się czułem, nie odczuwałem żadnego dyskomfortu. Wszystko wyglądało naprawdę dobrze. Dopiero te cięższe treningi pokazały, że naprawdę dobrze jeszcze nie jest. Jakie to były 8 miesięcy? Dałem radę. Były oczywiście momenty trudne, kiedy był regres i lepsze, gdy był progres. Najgorzej było, gdy nie tylko nie czułem, że jest lepiej, ale miałem wręcz wrażenie, że jest gorzej niż wcześniej. To była naprawdę ciężka kontuzja i poważna operacja. Wiązadeł krzyżowych i pobocznych, łękotki. A potem jeszcze przyszedł zawód, bo gdy myślałem już, że wracam, to okazało się, że jeszcze nie jestem gotowy. Krystian Nowak doznał podobnego urazu w tym samym lutowym sparingu co ty, on już gra. No właśnie, no i to odpowiada Przemek. To była jednak zupełnie inna kontuzja. On właściwie od razu czuł się dobrze, niemal normalnie funkcjonował. Ja nie mogłem nawet wyprostować nogi, stanąć na niej. Po zerwaniu więzadła niektórzy piłkarze wracają do gry po pół roku, inni po 8 miesiącach, ale są i tacy, którzy dopiero po roku czują, że są gotowi. Ja się nie spieszę, daję sobie jeszcze czas, rehabilituję się i cierpliwie czekam na powrót. Kiedy to będzie? Może za miesiąc. Wtedy widzę, gra z Legią. W poprzednim meczu z nią byłeś najlepszy w drużynie. Byłoby wspaniale zagrać. Może za 2 tygodnie będzie już wszystko ok i zacznę normalny trening. Wtedy mogłoby się udać, ale tak naprawdę nie da się powiedzieć, kiedy w pełni będę gotowy do gry. Czujesz, że jesteś częścią drużyny? Jak najbardziej. Cały czas jestem z chłopakami na wielu treningach, na meczach w szatni. Widzisz się w pierwszym składzie? Konkurencja jest spora. Oczywiście, że tak. Znajdzie się dla mnie miejsce. No myślę, że tak. Dla dobrych zawodników zawsze znajdzie się miejsce. Ważne jest tylko, żeby Przemek po prostu wyzdrowiał, wrócił do pełni sił, nie spieszył się, bo mamy efekt tego, że wyszedł troszkę za wcześnie i złapał kontuzję. Tak sobie patrzę teraz na Twittera. Tomasz pisze, odnośnie kartki z kalendarza, to pierwszy występ Marcina Ludwikowskiego w Widzewie to 25.06.97 z Rakowem. Zwycięstwo 5-1, a nie 25.09.97. Pozdrawiam. No pozdrawiam cię, Tomasz, w takim razie super, dzięki za poprawkę. Widocznie gdzieś w tych archiwach, gdzieś w te archiwa wkradł się jakiś błąd. Mój błąd, także przepraszam. Jeżeli chodzi o prasę, to tak jak mówię, na ten moment nie pojawiło się jeszcze nic ciekawego, więc myślę, że będziemy już po prostu kończyć. Spojrzymy sobie tylko na ramówkę, co nas dzisiaj w radiu dobrego, miejmy nadzieję, czeka. Po trybunie prasowej będziemy mieli powtórkę, co jest grane. Maciek Wojciechowski, Adrian Somorowski. Od 12 do 13 również powtórka prosto z prostej w wykonaniu Bartłomieja Stańdo. Następnie powtórka i zapowiedź meczu z GKS-em Jastrzębie. Przepraszam, wczoraj Marcin Guzewicz, Maciek Wojciechowski sobie troszkę porozmawiali, starali się przybliżyć naszego przeciwnika. Przybliżyć się wam naszego przeciwnika, także kto nie słuchał, ten trąba i zapraszamy dzisiaj do powtórki 13-14 od 16 trybuna prasowa, powtórka tego co się właśnie dzieje, a już od 17:15 rozgrzewka. Maciek Wojciechowski, on też skomentuje dla was mecz z GKS-em Jastrzębie, a po nim na antenę wkracza Marcin Guzewicz i ja. Poprowadzimy dla was dogrywkę, pogadamy sobie jakieś 2 godziny mniej więcej po meczu na temat tego, co się wydarzyło, na temat, miejmy nadzieję, kolejnego meczu zwycięskiego. Przypomnę, trener Smuka w zeszłym tygodniu zapowiadał że on oczekuje trzech wygranych meczy od w najbliższym czasie od Widzewa. 1/3 planu spełniona, mecz ze Stomilem wygrane. Dzisiaj Jastrzębie i w przyszłym tygodniu Sosnowiec, także miejmy nadzieję, że trener Smułka się nie pomylił i zanotujemy te trzy zwycięstwa. Także ode mnie to na ten moment to tyle. Myślę, że będziemy sobie już kończyć powoli. Spoglądam, czy coś się jeszcze pojawiło, nie. Także ja się z wami żegnam, życzę wam miłego, dobrego, produktywnego dnia. Słyszymy się, ja z wami usłyszę się już po meczu.
No i trzymajmy kciuki za Widzew. No. Także jeszcze raz do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć. Radio Widzew w rytmie serca Łodzi.